Dobra, jak już wiecie po tytule, to dzisiaj, dzisiaj będzie grane San Andreas, kurwa, byczki. Wiecie, o co chodzi. Wkurwia mnie to już, naprawdę, bo próbuję to nagrać, kurwa, nie, czekajcie, bo mam za duże, o. Próbuję to, kurwa, trzeci raz nagrać. Wiecie dlaczego? Bo śmieć jebany, aka mój komputer, nie wiem, odmawia posłuszeństwa, kurwa, ciągnie druta. Jest! Działa! Kurwa. Mam swój kubek. O ja pierdolę! Nie, ja już wiem, co się stało. Bo wy też to pewnie zauważyliście, że nie było dźwięków, nie było dialogów. Są dźwięki gry i tak dalej, ale nie ma dialogów. Ja wiem, co się stało. To jest kurwa wersja bez dialogów. Bo potrzebny był mi na duch San Andreas z polską wersją, a nie mogłem znaleźć i kolega mi podesłał, tylko że wszystko git i tak dalej, tylko że on nie ma dialogów. Więc na następny odcinek będę musiał znaleźć paczkę z dialogami i tak dalej. Cutscenki są, ale nie ma dialogów, dźwięków w postaci. To będę musiał pobrać oddzielnie i wgrywać. Ja pierdolę. Ty, bo się W klikało, nie? Jak się... Fio. Aha, to jest takie pojebanie czule. Jo cię pierdola. Już widzę ucieczkę przed barasami, bo to akurat pamiętam. Są dialogi. Chyba, że to był jeden. Jakiś kurwa, co zniknął. Dobra. Napierdolmy. O kurwica. Ale ze mnie chłop. Dobra. Lecimy, dude. To chujowo wam się ogląda, bo bez dialogu. Ja mam pomysł. Ja będę podczas montażu wypierdalał swoją kamerkę i będę wam dawał cutscenkę z dialogiem. Że zmontuję całą cutscenkę, wiecie o co chodzi. Dobra. Bo tu widzę, misja się zaczyna, bo to każdy zna. Idziemy i kurwa jebani gnoje barasi. O kurwa, moje uszy. Dobra. Zapierdalamy rowerkami. I tutaj zawsze miałem taką zagwozdkę jedną. Czy ja tam mogę od razu wpierdolić się o tamtędy pojechać na Grove Street? Czy mogę... No bo mam jechać za Sweetem teraz. Są barasi. O nie! Mam pomysł. Chodź kurwa. O kurwa! Myślałem, że się da.
Spierdalamy z tą w takim razie. Kuj, a się kliknie, to mam do tyłu, pamiętam. Dobra. Kurwica, no ale policja nic nie zrobi. No, nie wiem, kurwa, robimy go w chuja, patrzcie. Ale oro, jebany ściek. No kurwa, czemu mi ten W nie działa, jebany? Dobra. It's me, dude. No dobra, po prostu będę... Tylko, że... Ej, właśnie. O, kurwa! Czemu ja mam... Czemu ja mam sprinta pod spacją do kurwy nędzy? To będzie ciężka gra. Co ja mam pod shiftem? Nic. No to może kurwa skok chcę dam na spację, a to na shifta. That's so kurwa super siły. Jo cię pierdora, dobra. Wszystko działa. Teraz jest git. A mogę przytrzymać shifta? Nie, muszę w ogóle napierdać. O kurwa, jeszcze myszka nie działa. Super. Nie wiem co jest z tą myszką. Muszę... Jak na przykład zdarzy mi się, nie wiem, wpierdolić się ten, to... Dobra. A zajebmy kurwa takiego... O! No! Pierdolisz. Ja się jeszcze kurwa zabiję na tej misji, coś czuję. O kurwa. Dobra, nie, ja tak nie może być. Ładnie. O, 23 dolarki, i tak o, od buta, już mam 300. A ja będę powoli jechał. Bo to chyba nie ma znaczenia, czy ja tam daję do pierwszej wyjdzie. O kurwa! Dobra, bez pierdolenia się. Tym razem. Dobra. Chociaż prześcignę grubasa? Nie. No to w sumie nie ma znaczenia. O nie, N-wordy. Czy mogę jej mieć na filmach? Patrzcie, ten w tyle zapierdala Wii. Ale świr. W realu też tak do mnie mówią. Dobra. Teraz będzie zapis i druga misja bodajże. Sześć godzin, spoko. Okej, okay, jest 22:20. A u mnie 12:15 i mam wtorek. A ja nie poszedłem do szkoły. I kurwa miałem... Zaraz powiem. A, no tak, oni kurwa... oni mało mówią coś. Powiem tak, dzisiaj miałem mieć sprawdzian z realki, ale tak wyszło, że nie mogłem pójść do szkoły. Smutne, prawda? Chyba miałem mieć z realki sprawdzian z treści lektury. O, to jest ta książka o tym chłopie, co zakochał się w babie, a on był takim kupcem, który był na granicy pomiędzy arystokracją, a tymi, no wiecie, normalnymi. I on tam, kurwa, wiecie, kupował różne rzeczy. 2000 years later. Bo ja się tu pierdolę o kurwa realce, bo jest sława plusa, czy tam, no. A my tu mamy już 15 minut. To są kurwa śmieszne. Dobra, robimy tą misję? Chuj do pacytki. Jebać kurwa. Lecimy. Dobra. O nie, nowe przypadki korona świra, spoko. Tutaj dostałem taką informację. Chuj mnie to obchodzi. Dobra.
Wow. Oba, idziemy do fryzjera, taką, bo nasz mąż z Fortnite'a potrzebuje fryzury, to mu damy fryzurę, tako. Mam 400 złotych polskich, bo dorobiłem sobie na misji, nie na misji, za tą misję chyba poprzednio dostałem, ale nie wiem, łaska. A, to kosztuje 500, to chuj. Ja ci pierdolę. Cezar. Cezar i broda. Może? Chujowo wygląda jak barszcz. Afro nie będę miał, pojebało ich. A co to są te rogi? Ale ja pierdolę. Nie wiem, to ja już wolę kurwa mieć Cezar i wąsy. To jest najtańsze. I to nawet fajnie wygląda, a zaoszczędzimy. Dobra, dawaj te Cezar i wąsy. Bo to chyba nie ma teraz znaczenia, aby było co kupić, o to chodzi. Dobra, wypierdalamy stąd. Gordon Ramsay. No, a tutaj chyba pamiętam, było coś takiego, że zależy jaką fryzurę bym wybrał, to on miałby inną odpowiedź. Ale to nie wiem, czy dobrze pamiętam. Bo ja też San Andreas nie grałem jakoś tak w kurwa. To nie jest taka gra, że ja gram co rok, kurwa, z 2-3 razy, nie? Więc ja to dawno grałem już, więc wypierdolone. Dobra, idziemy do pizzerii, tako, Imperial, taka lokalna u mnie. Tabem mogę sobie statystyki, no jestem przychrastem, szacunku nie mam, dla kobiet, o. Co? Ja pierdolę! Jestem chyba jedyną osobą, kurwa, która mogła spierdolić tą misję. Naprawdę, to jest kurwa chuj! Ja pierdolę, nie wierzę w to. Boże! Nie! Zakończmy na tym dzisiejszy odcinek, ludzie, proszę was. Ja cię pierdolę, nie wierzę, że to można spierdolić. Myślałem, że to jest kurwa ta misja z kategorii nie do spierdolenia, albo że trzeba być kurwa idiotą totalnym, no i niestety się okazało to drugie, że nie jestem. Ja pierdolę, dobra. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Bajo. Widzimy się w kolejnym odcinku na drugim podejściu kupienia tej jebanej pizzy. Tak o. A nie, ja to robiłem inaczej. Robiłem tak.